W dzisiejszym programie kłopoty polskiego hotelarza z Zanzibaru, wytyczne dla organizatorów ferii zimowych, co zabija polską gastronomię, czy będzie weryfikacja szczepień pracowników, rozlicz PFR 2.0, hotel bez filtra, deklaracja grupy Arche, polskie hotele niezależne zastępują fundację Harmony Polish Hotels, czy wynosy i dowozy są dla każdej restauracji, jak zmieniają się ceny w hotelach w skali roku, jak pozyskiwać środki na szkolenia pracowników gastronomii, relacja z forum branży eventowej oraz wizyta w fabryce Norblina. 20 stycznia, Rafał Krzycki, dzień dobry. Zebrały się ciemne chmury nad Wojciechem Żabińskim, prowadzącym obiekty noclegowe na Zanzibarze pod nazwą Pili Pili. To pierwszy taki kryzys, który w ostatnim czasie dotknął polskiego inwestora rozwijającego bardzo dynamicznie swój biznes hotelowy. Gazeta Wyborcza poinformowała, że Wojciech Żabiński, właściciel obiektów noclegowych, został skazany na 2 lata i 2 miesiące bezwzględnego więzienia, m.in. za oszustwo. W listopadzie bieżącego roku pełnomocnik skazanego złożył jednak do sądu kasację. Sprawa dotyczy dawnych interesów Żabińskiego. Zdaniem sądu dopuścił się kilku przestępstw. Jedno z nich związane było z zakupem mieszkania przez jedną ze spółek, którą prowadził. Żabiński nie informował sprzedającego o złej kondycji spółki. Jako możliwość rozliczenia tej transakcji dopuszczono właśnie przekazanie prawa własności do tego mieszkania w nowej inwestycji realizowanej przez spółkę skazanego. Finalnie właściciel mieszkania został bez nieruchomości i bez pieniędzy. Już we wrześniu ubiegłego roku sąd zarządził poszukiwania skazanego listem gończym. W listopadzie sąd apelacyjny zdecydował się odroczyć wykonanie kary na 6 miesięcy do maja 2022 roku. Uznano, że biznes na Zanzibarze może pozwolić na spłacenie zasądzonych zobowiązań. Sam Wojciech Żabiński podobno złożył deklarację, że spłaci jedno z nich w ciągu roku, a właścicielowi wspomnianego mieszkania wypłacił wszystkie należne kwoty. Innym problemem są informacje o pojawiających się opóźnieniach w inwestycjach prowadzonych przez Wojciecha Żabińskiego na Zanzibarze. Natural Park to 100 willi, które miały być oddane do użytku właśnie na koniec 2021 roku. Okazuje się, że gotowych jest 20-30% całego projektu. Powodem opóźnień mają być problemy z wykonawcami oraz z materiałami budowlanymi. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021-2022. Zalecenia zostały opracowane, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas pobytu i wypoczynku. Wytyczne zostały podzielone na 4 części. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku, zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku, procedury zapobiegawcze, czyli podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas takiego wypoczynku. I ostatni, czwarty punkt to procedury postępowania w przypadku kontaktu w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem. Jak zmieniają się ceny w hotelach w skali roku? Opowie o tym Krzysztof Głomiński. Cześć, witajcie w Horeca TV, Krzysiek Głumbiński i oczywiście House My Raid. Bardzo Was witamy serdecznie w nowym roku. Wszystkiego dobrego przy okazji. I na pierwsze wydanie zapraszamy Was od razu do wersji rozszerzonej, gdzie mamy trochę więcej czasu na analizę i będziemy mogli popatrzeć na to, jakie ceny na nas będą czekać, a w zasadzie już czekają na nas w kilku różnych miejscowościach. Jak widzicie tutaj na dole ekranu są ceny na patrzące na 365 dni w roku, więc generalnie widać i sezonowość, i weekendowość, i można powiedzieć, kiedy ceny są najtańsze, kiedy są najdroższe, których okresów omijać. Być może ktoś z Was będzie w stanie przeplanować swoje zamiary wakacyjne. Popatrzymy na Kołobrzeg, na Wrocław i tu widzicie już, jak zupełnie inaczej się kształtują ceny. Popatrzymy na Warszawę, która jeszcze inaczej wygląda oraz popatrzymy na Gdańsk. Także zapraszam Was wszystkich serdecznie na wydanie rozszerzone, gdzie popatrzymy w szczegółowości, jak w skali roku ceny się kształtują. Dla Horeca TV, Krzysiek Głumbiński i House My Raid pozdrawiam Was jeszcze serdecznie raz. Szersza analiza Krzysztofa będzie dostępna wkrótce na portalu Horeca Business Club.
Koniec roku i początek nowego przyniósł bardzo smutne informacje dla branży gastronomicznej oraz miłośników dobrego jedzenia. Więcej lokali gastronomicznych działających od lat ogłosiło zamknięcie z powodów problemów ekonomicznych. Co zatem zabija polską gastronomię? Powodów można dopatrywać się kilku. W ciągu minionego roku wzrosła presja płacowa w gastronomii, która sprawiła, że znacznie podniosły się koszty związane z zatrudnieniem personelu. Drugim powodem może być bardzo duża inflacja, co przełożyło się na wzrost cen dań. Tutaj należy podkreślić, że gastronomia nadal jest w bardzo dużym kryzysie spowodowanym przez epidemię, a podnoszenie cen menu nie pomaga jej wyjść z tego kryzysu. Trzeci możliwy powód problemów restauratorów mógł narastać w ciągu ostatniego roku. Niestabilna sytuacja całej branży pogłębiała kłopoty finansowe wielu osób. Ratując się przed upadkiem, wielu skorzystało z subwencji PFR 2.0. Te finanse być może pozwoliły dotrwać jedynie właśnie do końca roku i tylko po to, by zlikwidować biznes i złożyć wniosek o umorzenie subwencji. Czwarty powód to wręcz kosmiczny wzrost kosztów mediów, które w gastronomii są bardzo ważnym elementem kosztowym. Bez względu, czy kuchnia działa na gaz czy prąd, każdy otrzymał olbrzymie podwyżki, które znów muszą przełożyć się na ceny dań. A to z kolei sprawi, że restauracje tracą część gości z tego i tak już okrojonego przez pandemię i obostrzenia grona. Piąty powód to nowy ład, który w praktyce na przedsiębiorców przenosi nowe obowiązki podatkowe. W Sejmie dyskutowany jest projekt ustawy dotyczący weryfikacji przez pracodawców, szczepień pracowników. Branża, w której jest bardzo duży deficyt pracowników, widzi w tym poważne zagrożenie i możliwość pogłębienia kryzysu związanego z zatrudnieniem właśnie personelu. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej wraz z kilkudziesięcioma organizatorami branżowymi reprezentującymi pracodawców przysłuchuje się poselskiej dyskusji na temat projektu takiej uchwały. Zgłasza przy tym sprzeciw jego zapisom, które w praktyce utrudnią funkcjonowanie i tak już nadwyrężonych biznesów gastronomicznych, a wręcz przyczynią się do likwidacji wielu miejsc pracy. W grudniu mieliśmy okazję odwiedzić fabrykę Norblina i jej olbrzymią przestrzeń gastronomiczną Food Town. Zobaczcie, jak to wygląda i koniecznie odwiedźcie. W 2008 roku kupiliśmy te 2 hektary w sercu naszej stolicy. Tak mniej więcej wyglądały. Mamy jeszcze naszego sąsiada Mennicę, która też dzisiaj już wygląda zupełnie inaczej. I proszę Państwa, przystąpiliśmy do pracy. Mamy tutaj 23 koncepty gastronomiczne, z czego 4 bary i prawdopodobnie jeszcze otworzymy jeszcze wine bar. Jest to przestrzeń jak najbardziej dla każdego. Specjalizujemy się w tym, że każdy się odnajduje, czy to przyjdzie sam, czy z rodziną, czy z 20 znajomymi. Każdy coś znajdzie dla siebie pod kątem picia i jedzenia. Prowadzimy aktualnie 4 bary. Każdy bar jest w oddzielnej hali wraz, ma oddzielny swój styl. Mamy za mną tutaj Old Shaker, który jest sfokusowany najbardziej demokratycznie, też swoją ofertą, czyli mamy wszystkie klasyki, mamy z tanków piwo, mamy i crafty, i dużo samych koktajli i prepów robimy sami. Jesteśmy też tak zrobieni, że każda hala ma troszkę odrębny klimat, dlatego też oferta barowa też jest oddzielna. A sami prowadzimy bary w ramach tego całego ekosystemu, ze względu na to, że daje nam to też możliwość jakby dogrania i współpracy i food pairing robić z naszymi konceptami, a z drugiej strony aktywować właśnie wydarzeniami, specjalnymi jakimiś tam festiwalami, żeby tak naprawdę ściągnąć jak najwięcej gości, ale też żeby te goście mieli jak najfajniejszą ofertę właśnie będąc u nas i korzystając z naszych usług. Aktualnie mamy 20 konceptów, 3 koncepty mam nadzieję, że w tym miesiącu jeszcze się otworzą. Sushi, mamy azjatyckie nudle, ale też kuchnia uzbekistańska, gdzie specjalnie są kucharze ściągani, więc oni będą też tutaj gotowali i swój autorski pilaw też pokazywali. W przyszłości też mamy kilka konceptów słodkich, które będą występowali, ale też przez współpracę i festiwale będziemy też dodatkowe koncepty tutaj pokazywać i żeby każdy mógł tak naprawdę doświadczyć nową kuchnię z całego świata. Nazywam się Michael Moc, jestem prezesem Food Town, tego konceptu, ale jak też prezesem stacji Food Hawk,
Gdańsku Wrzesz, który też jest naszym pierwotnym konceptem w podobnym działaniu, czyli koncept, gdzie jest 20 konceptów gastronomicznych, 4 bary, jeden sezonowy, i gdzie też aktywujemy i mamy nawet kuchnię warsztatową. Więc to wszystko było pierwszym krokiem naszej edukacji, żeby tak naprawdę stworzyć tutaj unikalne miejsce, gdzie aktywujemy i mamy też dedykowaną eventową strefę, żeby właśnie podkręcać te wydarzenia, które po prostu umilą czas naszym gościom. Wielkimi krokami zbliża się termin na rozliczenie subwencji finansowych otrzymywanych przez przedsiębiorców w ramach tarczy PFR 2.0. Już przedłużony termin dla małych i średnich przedsiębiorców mija 23 stycznia. Oświadczenia można składać przez systemy bankowe już od 18 listopada. Jak poinformowała organizacja Together, takie oświadczenia złożyła tylko połowa przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencje w ramach tarczy PFR 2.0. Przy okazji dodajmy, że mikrofirmy, których w branży jest bardzo dużo, swoje oświadczenia dotyczące rozliczenia i wnioski o umorzenie nawet 100% otrzymanej subwencji będą mogły składać od 19 stycznia właśnie przez systemy bankowe. Od stycznia 2022 roku zarząd grupy będzie wspierać jako dyrektor generalny Rafał Rosiejak, znany ekspert i praktyk hotelowy. Rosiejak związany jest z branżą hotelową od 2004 roku, kiedy został dyrektorem generalnym Domina Hotel and Resorts. W latach 2008-2012 był odpowiedzialny za przygotowanie bazy noclegowej dla drużyn sponsorów i kibiców Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012 i jako krajowy koordynator do spraw zakwaterowania. Grupa ZR Hotele posiada kilka renomowanych hoteli i restauracji w zabytkach i jest obecna na rynku już od ponad 30 lat. W trakcie realizacji jest kilka nowych inwestycji hotelowych. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie restauratorzy w obliczu pandemii zadają sobie pytanie, czy mój koncept odnajdzie się w świecie wynosów i dowozów. Według nas odpowiedź nie powinna brzmieć czy, ale dlaczego jeszcze Ciebie tam właśnie nie ma. Według nas wynosy i dowozy są dla wszystkich z niewielkimi wyjątkami. Niemal wszystko nadaje się do oferowania w wynosach i dowozach. Należy pamiętać, że nie trzeba dostarczać dania gotowego do spożycia. Ogranicza w zasadzie tylko kreatywność. Restauracje, które mają wielu stałych gości, to restauracje, które mają również wielu stałych gości, którym czasami nie chce się po prostu wychodzić z domu. Goście będą szczęśliwi, jeśli będzie to tylko wycinek menu, który będą mogli zamówić. Można go też wzbogacić o pozycje dostępne tylko w menu wynosowym, a niedostępne na miejscu w lokalu. Wraz z grupą gastronomiczną przygotowaliśmy serię artykułów dotyczących realizacji dostaw i wynosów w restauracji. Szukajcie ich co tydzień na portalu Horeca Business Club. Przed nami kolejny materiał wideo. Forum Branży Urzędowej to jest jeden z tych nielicznych wydarzeń w naszej branży, które mają sens. My w ogóle mamy troszkę problem z definiowaniem tego, czym są te nasze wewnętrzne branżowe. I mimo, że świetnie znamy się na tym, jak produkować wydarzenia dla klientów, to nie całkiem zawsze dobrze nam wychodzi kreowanie tych własnych wewnętrznych wydarzeń. A Forum Branży Urzędowej, mówię to nie na podstawie tylko własnych doświadczeń, ale też na podstawie rozmów z dostawcami, to jest akurat ten event branżowy, który ma sens. W Expo 2021 w Warszawie odbyło się Forum Branży Eventowej, czyli doroczne spotkanie przedstawicieli tego sektora. Program obfitował w wiele wystąpień, które były prowadzone równolegle na dwóch scenach. Spotkaniu towarzyszyła bardzo duża wystawa, gdzie firmy eventowe, agencje, dostawcy, podwykonawcy, firmy cateringowe czy hotele i inne obiekty prezentowały swoje aktualne oferty. Na dużej scenie wystąpiło mnóstwo znanych w środowisku osób, które podzieliły się swoimi przemyśleniami na temat bieżącej sytuacji branży. Na scenie pojawiły się m.in. takie osoby jak Krzysztof Celuch, Anna Górska, Paulina Kołodziejczyk, Jolanta Żyśko, Andrzej Hulewicz, Dominik Borek, Łukasz Adamowicz, Michał Kalarus czy Magdalena Kondas. Wieczorem odbył się kolejny finał akcji charytatywnej Elfy organizowanej co roku przez Stowarzyszenie Branży Eventowej. Dobry wieczór. To ja też chciałam Państwa serdecznie powitać dziś wieczorem, choć dla mnie tak naprawdę to właściwie już realizacja skończona. Jestem przeszczęśliwa, że mogliśmy się spotkać znów po dwóch latach. Podczas finałowej gali wystąpiło bardzo wielu artystów w podziękowaniu za zaangażowanie darczyńców.
tym roku w ramach akcji wsparte zostało Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii. Horeca Business Club było partnerem Forum Branży Eventowej oraz akcji charytatywnej Elfy. Hotel Legend z Krakowa należący do Jordan Group zmienił właściciela. W jego miejscu ma wkrótce zacząć swoją działalność Leonardo Boutique Kraków Old Town, brand należący do Leonardo Hotels. Na razie to nieoficjalne informacje, których nikt z Leonardo Hotels nie chce potwierdzić, choć jednocześnie przyznano, że doszło do transakcji zakupu obiektu. Z naszych informacji wynika, że prowadzona jest rekrutacja personelu, a obiekt jest już obrędowany i wygląda na gotowy do oddania gościom do użytkowania. Kolejne nieoficjalne informacje, jakie uzyskaliśmy, dotyczą terminu otwarcia. Mówi się, że ma to nastąpić już 1 lutego, a więc dosłownie za kilka dni. Z początkiem lutego ma przyjąć gości pierwszy w Polsce obiekt pod marką Windham, który będzie zlokalizowany we Wrocławiu. Zajrzyjmy do środka i zobaczmy, jak będzie wyglądał. Windham Wrocław Old Town zaoferuje swoim gościom 205 pokoi. Do dyspozycji będzie restauracja oraz bar. Na najwyższym piętrze zlokalizowana strefa wellness z łaźnią parową i sauną. Goście będą mogli skorzystać także z siłowni. Oferta konferencyjna to 11 sal dla ponad 400 osób. Atrakcyjna lokalizacja w samym centrum Wrocławia sprawia, że obiekt będzie ciekawy dla gości indywidualnych, ale i biznesowych. Z końcem roku w Krakowie otworzył się nowy butikowy hotel Warschauer. To niewielki obiekt o niebanalnym wystroju i nietypowych rozwiązaniach. Recepcja nie pracuje 24 godziny na dobę, ale tylko w określonym przedziale czasowym. Poza godzinami jej pracy goście mogą meldować się samodzielnie przy pomocy specjalnej aplikacji. Obiekt dysponuje całym przekrojem pokoi, począwszy od Small Deluxe, przez apartament, aż po penthouse. A ceny wahają się pomiędzy 405 a 1341 zł za noc. W hotelu dla gości serwowane są śniadania à la carte. Ma to zapewnić jakość, sezonowość i to, że produkty pochodzą od lokalnych dostawców. Jak pozyskiwać środki na szkolenia pracowników gastronomii? Możliwości przedstawi Rafał Pasenik. Moi drodzy, styczeń to jest taki okres w naszej branży nieco spokojny. Dlatego teraz jest dobry moment na to, żeby zaplanować m.in. rozwój swoich pracowników. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany i myślisz o tym, żeby szkolić swoich pracowników, to mam dobrą wiadomość, można wziąć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Oczywiście są to środki z lokalnego urzędu pracy, który możesz sprawdzić osobiście, a jeśli chciałabyś, żebyśmy my to zrobili za Ciebie, to zapraszam. Również pomagamy w napisaniu takiego wniosku. Oczywiście pamiętaj o tym, że możesz szkolić głównie osoby operacyjne, czyli kelnerów, kucharzy, recepcjonistów. Na pewno przydadzą się takie szkolenia rozwojowe, ale też i kompetencyjne. Dlatego zapraszam do kontaktu. Wszystkiego dobrego. Coś się kończy, a coś się zaczyna. Oraz nastąpi koniec. Tak brzmiały tajemnicze komunikaty, które 13 stycznia pojawiły się na wszystkich kontach w social media hoteli grupy Arche. 17 stycznia w Blue Monday hotele Arche rozpoczęły nową akcję społeczną Hotel bez filtra. Tym samym poruszają ważny problem społeczny, czyli depresję u dzieci i młodzieży. Coraz więcej młodych osób doszukuje się ideałów wśród swoich idoli, którzy często publikują zdjęcia retuszowane, dalekie od rzeczywistości. Brak akceptacji swojego wyglądu to jeden z powodów występowania stanów depresyjnych u dzieci i młodzieży. Arche podkreśla, że nie zmieni świata, ale małymi krokami może wpływać na publikowanie w sieci prawdy, a nie fikcji. Hotele deklarują od 17 stycznia brak retuszu zdjęć umieszczanych na Facebooku i Instagramie pod hasłem Hotel bez filtra. Fundacja Harmony Hotels zmienia się w Polskie Hotele Niezależne. To już trzecia nazwa w przeciągu ostatnich 3 lat. Polish Prestige Hotels zmieniło na Harmony Hotels. Pod tym szyldem organizacja nie miała niestety szczęścia, co do czasów. To jest działała niemal 2 lata podczas pandemii, co nie pomagało całej branży, w tym także właśnie Harmony. Fundacja, a wcześniej Polish Prestige Hotels, od początku działalności jest organizacją zrzeszającą i wspierającą polskie hotele niezależne. Z końcem 2021 roku podjęła kierunkową decyzję o zmianie nazwy organizacji właśnie na polskie hotele niezależne. Niezmieniona pozostaje nazwa programu lojalnościowego fundacji Prestige Club i na tę chwilę też nie ma decyzji o zaniechaniu używania handlowej nazwy Harmony Polish Hotels.
To już wszystko na dziś. Więcej branżowych informacji oczywiście znajdziecie na portalu Horeca Business Club, grupach dyskusyjnych oraz LinkedIn. Włączcie subskrypcję kanału, zaproście znajomych z branży do obserwowania tego programu. Do zobaczenia.